Cześć, gladiatorzy! Z tej strony Baron, a dziś zagram sobie w Miecze i Sandały 2. Nie usunę zapisu, jest progres! Przed chwilą sobie sprawę ogarnąłem. Tylko czy mam nowe zbroje, tego nie ogarniałem, okej. Wpadamy i lecimy. Zaraz zginie. Postaram się mówić trochę głośniej, bo ostatnio słabo mnie było słychać, wiem, trochę mnie gardło bolało. Ale lecimy. 18 poziom, a mam 15. 3 poziomy, o Jezu. Chyba cały jeden mam pominę. Pójdę bardziej w magikę. I zamiast potki, na przykład tej, nie wiem, byle jakie. Krytyk! Już wiem, jak to jest uczucie władować krytyka, okej. Zamiast tamtej potki sobie kupię jakiś przydatny czar. O Jezu. Jak to musi mieć damage? Nie wiem, kiedyś tam to ma potworny damage. Co? Mówiłem. Lepiej od niego odskoczę. Okej, on się zacznie kręcić, ja zmienię broń. W końcu po coś kupiłem te shurikeny. O, nie. Idź sobie, nie bij mnie. Miałem farta. Idź sobie. Dobra. Nie próbuję. Tak jest! Radość uzasadniona. Mogę w tym pojedynku przegrać. Jak powiedziałem, idziemy trochę w magikę. Atak, bo mówicie, że atak i siła. Robimy po prostu... Co ja to sprawdzę, czy to jest na agility. To też! Baron... 30... Nie ma? Dobra. Jak ostatnio od nich nazwał OP, że mam nową OP broń, to ja nie wiem, co będzie teraz. Czemu ja zapisuję charakter? Dobra, szybko, lecimy. Nie ma czasu. Nowe czary. Okej, Swirl Sandal. Czy potrzebuję Swirl Sandal? Nie potrzebuję Swirl Sandal. No nie chciałem tutaj chodzić. Okej, lecimy. Power chcę przetestować. Ale nie przetestuję, bo mnie zaraz zabije, bo też mam mocną broń. 102 na normal, to mi się podoba. 130 nawet na normal. Okej. Bardzo mi się to podoba. Lecimy szybko. Pokonamy. On ma tą samą broń co ja. Wiecie co? On będzie przede mną przez cały czas uciekał. I nie będę w niego trafiał. Więc ja pomierzę walkę wam. Dobrze, to już jest końcówka bitwy. Tak, leży. Lecimy szybko dalej. No znowu mówię cicho, no. Baron. Zaraz się trzasnę. To jest ta broń, którą mogłem mieć, ale wybrałem ten młot, tak? To jest słabsza, ale gościu ma więcej siły, bo jest ode mnie większy. Tak. Nie spać. Tak jest. To było dosyć proste. No, słońce dosyć twardzi ostatnio. 57, okej. Gin. Nawet innymi atakami nie będę... Dawno tego nie miałem. Za te lucie. Ja to kupuję tylko na początku gry, gdyż inaczej to zabiera za dużo hajsu mego marnego, a później ja zbieram na drogie zbroje i no. Okej. W sumie ciekawe, ilu przeciwników będzie przy tym bossie. I jaki to boss? Ostatnio są tacy twardzi. Nie, teraz muszę 3 albo 2 władować w atak, bo ja mam go stanowczo za mało jak na ten poziom. Ile go mam? 15 ataku. Pomylił mi się za agility, chciałem powiedzieć 12. Okej, on umiera. Nie umierasz? Teraz? Dziękuję. Teraz naprawdę... Baron, nie mów teraz! Powstrzymałem się. W tej chwili... zawalczymy się z kolejnym przeciwnikiem. Nie chcę. Czy ja w ogóle używam jeszcze tych potek?
Dobra, spróbujmy. Był błąd. Próbować, ryzykować, ryzykujmy. Okej. Okay. Nic mi nie zrobił. No dobra, coś mi zrobił, ale... No! 84 punkty już mi zabrał. Co za... Ham. No nie, nie. I ginie. Tak jest, a ja znowu mówię cicho. Miecze i cierpcie. Liczyłam na powagę w tej walce. Idźmy, idźmy. Idźmy, idźmy do niego. On do nas też podejdzie. Power jest genialny. Idziemy w atak do 17. Go podbijemy i w magikę do 8. To mógł być błąd, co teraz zrobiłem, że poszłem tak mocno w magikę. Ale co my tu mamy? Fireball. To było ciekawe, co? Mam jeszcze jeden... Ile ja mam magiki? 8, to 13 i tak nie wbije. Zastanówmy się. Czy mogę nową zbroję, czy... Właśnie, na który poziom? Ja nigdy nie sprawdzę, 18. To jest na 18, ja mam 17. Okej, okay, lecimy z tymi duelami. A, z tym powinno pójść ładziutko. Teraz powinien zginąć, nie zginął, to teraz. Dziękujemy. Okej, teraz wam tak trochę wspomnę o moich planach na przyszłość kanału. Mam zamiar, powiem po tej walce, jak wspominałem wcześniej, mam zamiar po skończeniu serii z tej gry, wiesz, się dały, no co oni mają tyle agility? Okej. Po skończeniu serii z mieczy i sandały mieczów. Nagrać jakiegoś Total War'a, jak było na Q&A-u. Pytanie od Patryka. To może być Total War, ale też może być Gothic. Czego nie wykluczam. Uwielbiam grę Gothic. Co? To jest porażka. Dobra, tutaj się przygotowuję na porażkę. Nie wiem, czemu ten Fireball jest taki mocny, przecież on w maksie zabiera 200. Znaczy, no nie! Wybaczcie chwilę ciszy, ale to było... To było dziwne, no nie! No dobra, nie pokażę wam tej walki, bo patrzcie ile mam procent. 28% szans, że trafię quickiem. No proszę! Pokonany ostatni cios był mega, 207 punktów życia zabranych. Okej. Okay. Mam nowe potki i chyba je... Takie drogie one są. Nie. Poczekam za... Nie, ja idę do tawerny, bo później mogą mnie okraść. Mogą mi zabrać punkty staminy, ataku. No nie no! No błagam! Znowu będę musiał pójść w atak i w siłę. Więcej agility nie potrzebuję. Jak do tej pory. Teraz się zastanawiam, co ja powiedziałam o tym agility przyszłość. To jest takie mocne, chociaż... No nie! Czy ja dostałem? Tak, dostałem. Charyzma. Charyzma zmniejsza ceny! Nie. Nie wiem, jak to było z tą charyzmą, ale widzimy się dopiero na turnieju. Jak przejdę paru przeciwników, bo ten odcinek będzie trwał za długo. Ale zobaczcie w to. On znowu ma taką potężną broń. No, zgiń! Nie denerwują osobiście tacy ludzie z taką bronią. Okej. Okay. Wyłączam się, bo to będzie ciężkie. Pokonany. I jeszcze tylko chyba dwóch przeciwników i mamy kolejny poziom. Co dziwne, spójrzcie na jego miecz. Ja go teraz sobie zaznaczę. Tu. On nie miał z 300 agility. Ten miecz jest słaby. Mamy poziom numer 18. Wbijemy, jak mówiłem, w atak 2. W siłę 2.
Baron, ogarnij się w końcu i nie sprawdzaj mieczy. 39, ej, chwila. 39, a tu 33, 30, 27, okej. Okay. Głupku zapisz. Ciekawe, ile będzie kosztowała ta nowa zbroja, bo teraz mi się przypomniał, jak ona wygląda. Kojarzę jak przez mgłę. Kiedyś, jak grałem w tą grę, no to... Nie, dobra. Co ja robię? To... Fajne, mój przeciwnik miał taki hełm przed chwilą. Okej, okay, lecimy. Zapis był. Przewinę wam tych trzech początkowych, bo to pewnie... Tak, tego na pewno przewijam, bo on ma za dużo defa. Teraz coś nowego. Baron ginie na turnieju. Nahida zabiera 150 punktów życia i nie mam jak tego przeżyć. I ciągle blokuje moje uderzenia. A ja... Czemu ja nie używam... Czemu ja nie używam... Shurikenów? Wow! Miałem go przewinąć, ale no, zdecydowałem, że jednak nie. Że jednak to jest turniej, a turniej musi być. Już prędzej będę nie pokazał. Już prędzej nie pokażę żadnego duelu, już bym właśnie na taki duel zginął. Turnieje w tej grze będą coraz dłuższe, więc dueli w późniejszych okresach nie będę mógł pokazywać, gdyż odcinki by trwały po godzinę. No, już dwa razy bym na duelu zginął. Ciągle powtarzam słowo duel. Niedobrze. Pani Ciesielska, czyli taka moja nauczycielka od polskiego, to by mnie zabiła. No gin! Dziękuję. Kultura. 2, 4, 6. Wizard. No nie. Wizard to mag. Muszę skończyć trochę faktów. Że z magiem biłem się niedawno na moim zapisie nazwanym moim imieniem i ten mag jest pieruńsko silny. Jak on uderza swoimi czarami, co ja zrobiłem? Ja to chciałem. Jak on uderza swoimi czarami, to jest taki potężny. No, regeneracji użył. 13 minuta odcinka. Minęła już jakieś 10 sekund temu, 20 nawet. A ja w gościa trafić nie mogę. Dobra, po walce się widzimy. Tak jest, później się skończyła ta regeneracja, poszedł na 4-3 hity. Wizard Sagn. Sagn. Czyli z magiem może na mnie pójść tak łatwo, jak sobie myślę. Ale też nie powinno być źle. Pokonałem go u siebie za pierwszym razem. Teraz mnie zabije. Ryzykuję, okej. Okay. Opłaciło się. Przeciwników do końca mi zostało 3. I mag. Narzekałem, że mają za dużo agility. Ten nie ma prawie w ogóle. Tak, wiem, powinienem sprawdzić ich statystyki, ale... Mikrofon mi się rozregulował. Mów głośniej! To był żart! Ja go tu biję i biję. Nagrywam odcinek 25 lutego 2016. No! A się pewnie pojawił w marcu, znając moje lenistwo. Są 4 dni marca. Wkleił facepalm, ale jestem za leniwy. Lutego 4 dni zostały. Odkąd ja to nagrywam.
dwóch. Sextus. Sextus. Chciałem powiedzieć, że z nim pójdzie łatwo, ale widzę, że on ma pieruńsko mocny damage. Ale może trochę przesadziłem, ale mocny to ma. Aha. 66. Ball the Bastard. Bal. Balowie byli w obozie Bractwa w Gothiku 1. A coraz bardziej mi się chcę nagrywać dla was Gothika. Znam z tej gry prawie że wszystkie ciekawostki. Znam wszystkie ukryte przejścia. Chyba wszystkie. Fabuła jest dość ciekawa. Sama rozgrywka też jest ciekawa. 55, 66, 77%. Okej. Okay. Wizard, jak on wygląda? Średnio pamiętam i to jest... dziadu. No nie! Bym wam mówiłem? Mówiłem, że on ma OP broń? Nie, to nie jest broń. No czary. O! Co tu się dzieje? Ja was przepraszam, ale... ten dziwny dźwięk... to było moje zdziwienie, no... błagam! Chyba mu się już te czary skończyły. Dobra, tak to mnie może bić. Dziękuję. Jeszcze on ogień jego dobije. Muszę sobie... nie! On ma łuk! No! Nie doskoczę. Wyobraź się go, Swift Sandal. Teraz zabierze mi... on mnie zabije. Mogłem wypić potkę, ale jestem debilem. Wypij potkę. Tam. 90 health'a. Skocz. Doskoczymy. On we mnie strzeli 10. Ja do niego spróbuję doskoczyć, ale nie dolecę. On ode mnie... myślę, że ucieknie. Pójdę spać. On mi 70. Znowu trzaśnie. Okej, okay, miecz wyjął. To jest stabilniej. Ile on ma miejsc na te itemy? Dwa firebole, dwa pioruny, teleport i potka. Jeszcze pewnie ma coś. Ja się gościa boję. Którą musi mieć poziom. Mogę też sprawdzić, ale jestem leniwy. No... dziękuję, że we mnie strzeliłeś. Zginął! Tak jest! Stać mnie teraz na większe wydatki, takie jak ta tarcza. Ciekawa, bo mi się bardzo podobała. Gdzie jest moja tarcza? To są tarcze. Fajna to tarcza, taka fajna drewniana, okej. Okay. Mamy nowego shielda. Nie wiem poziomu, ale sprawdzam, bo ja sprawdzam, Komandos, jak to działa? Komand, a nie komandos. Nie, dobra, nie chcę do siebie przyciągać przeciwników, chcę ich od siebie odsyłać. Ale tutaj się z wami żegnam. Cześć!